Kuźwa. Witam ponownie, kochani. Przed nami kontynuacja serii głównej przed dzisiejszą drużynówką. Za nami dwie pierwsze kolejki, zostały nam dwie pozostałe. Po dwóch grupach prowadzi Francja z Kanadą, na drugim Japonia, trzecia Szwajcaria. My niestety na razie z problemami na ostatniej pozycji. Czekamy na przebłysk, zobaczymy czy będzie on w trzeciej grupie. Na razie zaczyna drużyna ekipa Ukrainy i Włochy. Zajmuje szóste miejsce po dwóch grupach. Witalii Kaliczenko z kłopotem przybył się z progu, ale mimo tego kłopotu około 200 metrów ląduje ukraiński skoczek. 198 metrów. Noty 18, 18,5. Drużyna trochę straci w tej grupie pewnie. Pytanie ile? Amerykanie przed nami. Czwarta lokata po dwóch grupach. Patryk Gąsienica. No formalność jest dla niego tutaj. Uzyskanie prowadzenia dla swojej drużyny. Piękny lot Patryka. 222,5 metra. Noty 19, 18,5. Amerykanie jest skuteczni niemal w każdej grupie. Najkrótsze skoki to na razie 219 metrów. Przewaga nad Ukrainą i Włochami to już teraz 50 punktów, czyli ponad 40 metrów. Ekipa Finów. Janne Hapon. Finowie po dwóch grupach 11 miejsce przez upadek Antigo Alto. Hapony nastroje troszkę niestety też popsuje. 216,5 metra i też z upadkiem. Gdyby nie upadek, drużyna wyprzedziłaby drużynę Ukrainy i Włoch, ale niestety upadek powoduje, że takiej akcji być nie może. Finowie wyglądają dobrze, jeśli chodzi o odległości, natomiast te dwa upadki powodują, że mają dużo niższe noty niż mogliby mieć bez tych upadków. Japonia. Kenshiro Ito, Japonia była na miejscu drugim, teraz może stracić to, co nie ma. Kenshiro Ito, 207 metrów. Noty 19, 19,5, druga lokata, 12 punktów za Amerykanami. Drużyna Szwajcarów. Y Grodeszpany. Szwajcarzy byli na trzecim miejscu. Y Grodeszpany potrzebuje 220 metrów. Za krótko ląduje Deszpandę. 205 metrów. Noty 19, 19,5 punktu, miejsce trzecie. Niecałe 3 punkty za ekipą Japonii. No i drużyna Niemiec przed nami. Niemcy 10 miejsce po dwóch grupach. Sven Hannawald. Jego wielka szansa, by drużynę podnieść jeszcze bardziej niż z tego 10 miejsca. I to jest kapitalny lot Hannawalda. 226,5 metra. Noty 19, 19,5 punktu, czwarta lokata. Wyraźnie przed Ukrainą i Włochami. 27 punktów przewagi. Niemcy się rozkręcają w tej serii próbnej. Z każdą grupą. Teraz Polska. I Krzysztof Miętus. No, na progu było dobrze u Krzyśka i odległość wreszcie będzie przyzwoita. Brawo! Krzysiek Miętus. 227 metrów w pięknym stylu. Noty po 19,5 punktu. Polska oczywiście ostatnia, ale za się niespełna 5 punktów do Finów. Krzysiek czwarty indywidualnie, jeśli chodzi o notę. Także świetna postawa Krzyśka. Liczymy na postawę podobną u Kamila w serii próbnej. Norwegowie. Norwegowie, piąta lokata po dwóch grupach. Bjørn Einar Rumoren. Krótki lot stosunkowo. 193,5 metra. Noty 19, 19,5 punktu. Tylko piąte miejsce. Za Niemcami. Natomiast przed Ukrainą i Włochami to przewaga 9,4 punktu. Niemcy zyskują pozycję przed Norwegią. Dość dziwna sytuacja. Austria. Clemens Leitner. Austriacy byli na 12 miejscu. Po dwóch przeciętnych lotach. Clemens Leitner jest tym oczkiem w głowie teraz drużyny. Leitner 224 metry. Noty 19, 18,5 punktu. Miejsce szóste. Przed Ukrainą i Włochami jest Austria teraz. Za Norwegią zostało niespełna 4 punktów. No i drużyna Słowenii. Słoweńcy, ósma lokata po dwóch grupach. W trzeciej grupie skacze tutaj Lovrokos.
Lovrokos, długi lot, piękny lot Lovrokosa. 222,5 metra, 3 dwudziestki, 2 noty po 19,5 punktu. Słowenia czwarta, 4 punkty przed Niemcami, za Szwajcarami 4,5 punktu straty. No i drużyna Rosji, która też może tutaj zyskać sporo, zajmowała po dwóch grupach 7 miejsce. Michał Maksymoczkin. Michał Maksymoczkin, przeciętny wynik. 211 metrów, noty 19, 19,5 są za Niemcami i Rosjanie, 9 punktów straty, a przed Norwegią. No i ekipa Francji i Kanady. Mackenzie Boyd-Klaus, do prowadzenia potrzebne 215 metrów. A oni po dwóch grupach prowadzili, to tylko takie troszkę nieduże wymagania mają w kontekście prowadzenia. Ale mimo tych wymogów niedużych, Mackenzie osiąga 211,5 metra tylko. 211,5 noty pomogły. 19, 19,5 punktu. Dzięki tym notom drużyna jest przed Amerykanami. Ale już tylko o 0,3 punktu. No i drużyna Czech. Czesi dziewiąte miejsce po dwóch grupach. Wojciech Sztursa. Solidnie. Podobnie do Francuzów. 211,5 i też noty wysokie, po 19,5 punktu. Czesi na miejscu 8 za Rosją, przed Norwegią, nieznacznie, o punkty 20. 10 jest Austria, potem Ukraina i Włochy, Finowie i Polska. No i teraz Kazachowie z Estończykami, którzy mają bronić swojego 13 miejsca. A konkretnie ma tego dokonać Luka Mendes. Czy utrzymają 13 miejsce? Luka Mendes, długi lot. 219 metrów. Noty 19. Drużyna przesunie się na 12 miejsce, wyprzedzając ekipę Finów. A więc liderem Francja z Kanadą, tuż za nią Amerykanie, trzecia Japonia, czwarta Szwajcaria, piąta Słowenia, potem Niemcy, Rosja, Czesi na miejscu 8, dziewiąta z niewielką stratą Norwegia, potem Austria, Ukraina i Włochy na miejscu 11 po wpadce Witalia Kalinichenko. Austria wyprzedziła Ukrainę i Włochy, stąd spadek na 11 miejsce. Potem Kazachowie z Estończykami, Finowie i Polacy. Ale każda drużyna może jeszcze sytuację swoją poprawić, jeśli chodzi o końcową pozycję w tej serii próbnej. My tracimy do ósemki 33 punkty, to też nie jest dużo, jeśli Kamil ląduje daleko. Także wszystko jest możliwe. Przed nami ostatnia grupa serii próbnej. Zaczyna ekipa Ukrainy i Włoch, zmieniająca po trzech grupach 11 miejsce. Giovanni Bresadola. Niewiele dalej od Kalinichenko. 204 metry. Tylko 204 metry. Noty 19, 18,5 punktu. No ciekawe, jak to się skończy do drużyny. Tylko Davide Bresadola był tutaj wzmocnieniem drużyny. Pozostali troszkę słabo na tle czołówki. Amerykanie. Kevin Bickner z kłopotami też. I też nie będzie, tu nie będzie 200 metrów, natomiast jest przewaga nad Ukrainą i Włochami. Odległość Bicknera 189 metrów. Noty 19, 18,5. No, ponad 30 punktów przed Ukrainą i Włochami, ale Amerykanie nie zajmą miejsca w czołówce. Nie zajmą miejsca w czołówce. Może w ósemce się zmieszczą, ale nie będą w czołowej trójce. Teraz Finowie. Janne Ahonen. Powalczył. Pytanie tylko, na ile to wystarczy. 216,5 metra. Taka odległość. Noty po 19,5 punktu. Tylko 0,7 zabrakło, by pokonać Ukrainę i Włochy. No i drużyna Japonii, która była po trzech grupach na trzecim miejscu. Mimo są przepływy Kenshiro Ito. Ryoyu Kobayashi potrzebuje tam z 201 metrów chyba do prowadzenia. Ląduje w okolicy tego prowadzenia właśnie. 198,5, noty po 19,5 punktu. Japonia minimalnie prowadzi o punkt i 0,8 przed Amerykanami, ale Japończycy z każdego powoli coraz słabsi w tej serii próbnej. Teraz ekipa Szwajcarów. Simon Amann potrzebuje 205 metrów, by Szwajcarzy niemal byli pewni miejsca w czołówce. Simon Amann z upadkiem, więc nie będzie miejsca pierwszego, będzie dopiero trzecie. 208,5 metra i mimo takiego dość krótkiego lotu tylko trzecie miejsce. A więc i za Japonią, i za Amerykanami, tylko przed Ukrainą i Włochami i Finami.
No i drużyna Niemiec była na miejscu szóstym po trzech grupach. Po dwóch było dziesiąte miejsce. Karl Geiger. 212 potrzebne i jest to odległość osiągnięta przez Geigera. 213,5 metra. Noty 19 i Niemcy prowadzą w tym momencie. O 4,9 punktu Niemcy przed Japonią, a więc w tym różnych wpadek Niemcy zyskują w tej grupie. No i teraz Kamil Stoch. Polska była na ostatniej pozycji, teraz wszystko mówi Kamila. Czy będzie nadzieja na dobry występ naszej drużyny w konkursie? Ona będzie. Kamil ląduje dość daleko. 224,5 metra. Noty 19, 18,5 punktu. Lokata piąta. Pokonaliśmy ekipę Ukrainy i Włoch oraz ekipę Finlandii. Mamy piąte miejsce. Minimalnie piąte miejsce, ale jednak wyszarpane na tej ostatniej prostej. Więc będziemy prawdopodobnie na 12 miejscu w tej serii próbnej. Chyba że Kazachowie będą u nas słabsi jeszcze. Norwegowie teraz. Norwegowie dziewiąta pozycja. Po trzech grupach Halvor Energren ratuje szeregi Norwegów. Ląduje daleko, tak jak Kamil mniej więcej. 222,5 metra. Noty średnio po 19,5 punktu. Norwegia jest trzecia. Za Japonią minimalnie i nieznacznie przed Amerykanami. W tym momencie. Niemcy wezmą na czele. Przed nami drużyna Austrii. No tutaj wymogi spore by prowadzenie osiągnąć, więc raczej kraj bez szans na to prowadzenie. Ale krafta chyba optymalna. 215,5 metra. Noty 19. Szóste miejsce. Przed Polską, natomiast tuż za Szwajcarią. Został to punktu niespełna. Trochę niewykorzystana szansa krafta. No teraz przed nami Słowenia. Mogą prowadzić Słowenicy. Potrzebne 213 metrów. Które potrzebuje domen prewc, by Słowenia objęła prowadzenie. Domen osiągnie 220 chyba. No nie, przeliczyliśmy się trochę, ale jest prowadzenie. 210,5 metra, noty 19 i minimalne pierwsze miejsce. O 0,6 punktu Słowenia przed Niemcami. Jednak Słoweńcy dopięli swego, to jest nieprówne tak naprawdę. No zobaczymy, czy Rosjanie będą mocniejsi od Słoweńców. Dmitrij Wasiliew potrzebuje 223 metrów mniej więcej, 224. By Rosja była przed Słowenią, ale Rosja będzie słabsza od Słoweńców. Odległość Wasiliewa 217 metrów, 4,20 od sędziów, 1,19 nie pomogły w tym przypadku. Miejsce trzecie. 3 punkty przed Japonią. Na korzyść oczywiście Rosjan. No i Francja z Kanadą. Wystarczy około 200 metrów, by wygrać serię próbną. Avanceur de Compsevoix. No, misja śmieszna, no ale taka jest. Avanceur de Compsevoix znaczy dalej niż 200 metrów. Odległość 218,5 metra. Noty 19, 19,5 punktu. Jest prowadzenie wyraźne o 30 punktów przed Słowenią. Francuzi z Kanadyjczykami jedyną ekipą, która oddała 4 solidne loty. Znaczy, no może nie jedyną drużyną, ale jedyną, która miała w tym aż dwie próby na topowym poziomie. O. No i drużyna Czech. Roman Kołdelka. Czesi miejsce 8 po 3 grupach. Roman Kudelka walczy o metry. Podobny do Krafta z tym występem. Trochę może krócej, ale 212 metrów pozwala Czechom utrzymać 8 miejsce. Noty 19, 19,5 punktu są za Amerykanami. O 0,4 punktu pokonali Szwajcarów. Natomiast przegrali na ostatniej prostej z Norwegami. Dlatego tylko 8 miejsce. Ale Czesi nie wyglądają tak źle, bo wszyscy lądowali poza 200 metrem. Tylko Łukasz Laba był bez błysku tutaj. Pozostali mieli optymalne próby na poziomie Finów tak naprawdę. No i pozostała ekipa Kazachów i Estończyków, którzy byli na 12 miejscu. Mieli nad nami przewagę tylko 10-punktową. Dlatego pytanie, czy nas pokonają. Sabel Żan-Muminow potrzebuje, żeby nas pokonać, około 216 metrów. Będzie krótszy lot. Będzie lot krótszy. Miejsce 12 mimo wszystko. 215 metrów. Noty 19, 18,5 punktu. Za chwilę zobaczymy, o ile nas pokonali Kazachowie. Wygrywają Francuzi z Kanadyjczykami tą serię próbną. Na drugim miejscu Słowenia, trzecie Niemcy, czwarta Rosja, piąta Japonia. Taka klasyfikacja serii próbnej. Szósta Norwegia, potem Amerykanie, Czesi na miejscu ósmym,
tuż za nimi Szwajcarzy, potem Austriacy, Polska 11. O, Polska 11 o 0,3 punktu pokonaliśmy Kazachów i Estończyków. Ledwie 0,3, no ale jednak cenne 0,3 punktu. Bo wyglądało to bardzo źle po dwóch grupach. 13 Ukraina z Włochami i 14 Finlandia. Dlatego choć mamy to 11 miejsce, to mamy je minimalne. Tak, my wygraliśmy je minimalnie, bo ostatnia finalia z nami przegrała ledwie o 2 punkty i 0,3. Więc to były niuanse w tej ostatniej grupie, że mieliśmy to 11 miejsce. No ale być może to dobry znak, że jednak w konkursie będzie lepiej. Miejmy taką nadzieję. Z ósmymi Czechami przegraliśmy tylko 20 punktami, więc to też nie jest taka duża strata. A przy lepszym skoku Andrzeja Stękawy wszystko będzie możliwe. Także tak to wygląda, proszę Państwa. Za chwilę zawody.